Ja zawsze jak robię matcha, ja ją robię w taki sposób bardziej medytacyjny dla mnie. Myślę o jakiejś intencji, jak ją piję. Mój nauczyciel buddyjski mnie zawsze nauczył, że wszystkie rzeczy, które są takie rytualne, powinniśmy pić z intencją. Diagnoza z naszego dziecka, dowiedzieliśmy się o niej na korytarzu, gdzie lekarz mówi: wasze dziecko jest nieuleczalnie chore, zostaje wam hospicjum i rehabilitacja. Nagle Wojtek przestaje biegać, przestaje chodzić. Wojtek przestaje ruszać rękoma, nie je już samodzielnie. Wojtek mówi coraz mniej. Weszliśmy w terapię komórkami macierzystymi, dosyć intensywnie. I dzięki terapii zyskaliśmy czas. Dzięki komórkom macierzystym plus wszystkim terapiom wspomagającym dzisiaj jesteśmy na takim etapie, jakim jesteśmy. Wojtuś idzie do przedszkola, Wojtuś jedzie na wycieczki. Wojtuś ma kolegów i koleżanki. I gdybyś mnie dzisiaj zapytała, czy zrobiłabym to samo, tak, zrobiłabym to samo. Bo wiem, że dałam życie mojemu dziecku, że dałam namiastkę normalności mojemu dziecku. Dzisiaj napijam się maczy z Anną Dymińską, to jest mama Wojtka. Ta rozmowa dotyczy tego, jak to jest być mamą dziecka nieuleczalnie chorego. Obejrzyjcie tą historię, bo ona naprawdę wzbudza bardzo dużo pokłady, wiary i nadziei w to, że ludzie są dobrzy. Ja jestem psychologiem. Prowadzę taką społeczność dla rodziców, Psychomama Julia. I bardzo często do mnie piszą kobiety, mówiąc, żebym powiedziała o tym, jak dbać o siebie, kiedy jesteś rodzicem chorego dziecka. Nigdy nie poruszam tego tematu, bo ja nie wiem, jak to jest być mamą chorego dziecka, jak to jest być rodzicem chorego dziecka. Więc chciałam, żebyś ty mi opowiedziała, jak to jest, bo uważam, że tylko sam fakt, że jestem empatyczna, mam wyobraźnię, nie znaczy, że ja wiem, jak to jest. Bo nawet oglądanie twojej historii było dla mnie takie, że no bardzo we mnie dużo poruszyło rzeczy, ale to jest twoja codzienność, to co dla mnie było tylko szokiem. Więc jak to jest być rodzicem chorego dziecka? Dla mnie bycie mamą chorego dziecka to nic innego, jak bycie mamą normalnie. Na co zdrowego dzień. Dziecka. Tak, dokładnie, na co dzień zdrowego dziecka. Na pewno dużo mniejszą wagę przykładam do tego, żeby się umalować. Żeby zwrócić uwagę innych albo przejmować się tym, co inne osoby pomyślą, patrząc na mnie. Czyli masz, ale inaczej ustawione priorytety. Inne. Zupełnie. Ale od momentu... ale tak było tak, że miałaś przed Wojtkiem dwójkę dzieci. Tak. I wtedy miałaś jeszcze priorytet taki, że to jak wyglądasz... Chciałam. Byłam osobą, która pracowała, która była pracownikiem administracji państwowej, więc dla mnie wygląd, poukładanie wszystkich zadań, wszystkich rzeczy na co dzień miało bardzo duże znaczenie. Frustrowałam się, nawet była taka we mnie złość, jak coś nie szło według planu. Umalowana zawsze byłam. Dzisiaj, od momentu, kiedy Wojtek jest chory, te priorytety mi się zmieniły. Nie bardzo mnie, że tak powiem, obchodzi to, co inni pomyślą, że na przykład jestem nieumalowana, że inaczej jestem ubrana niż dotąd, przed tym, jak Wojtek zachorował. Cieszę się każdą chwilą. Doceniam każdy drobiazg. Dzisiaj nawet najmniejszy uśmiech Wojtka czy przytulenie moich dzieci jest dla mnie na wagę złota. Wcześniej to był odruch, wcześniej to była taka normalność, a dzisiaj doceniam drobiazgi. Dzisiaj nie planuję niczego na zaś. Dzisiaj nawet w ciągu dnia bywa tak, że mam pewne określone ramy, ale nie ma we mnie frustracji, że czegoś nie zrobiłam. Bo staram się znajdować pozytywne rzeczy w tym, co się wydarzyło, w tym, czego nie zrealizowałam, a udało mi się zrobić coś innego. Czy takie Buddha z ciebie troszkę się stało? Być może. Być może. Dla mnie też duże znaczenie ma moja wiara katolicka. To, że mam Boga, do którego zawsze mogę iść i który mnie wysłucha, który mnie nie ocenia. Jestem w odnowie w Duchu Świętym, w takiej formacji,
I to daje mi siłę do walki w codzienności. Mam nadzieję, że wybaczysz mi to pytanie, ponieważ ja nie jestem osobą religijną. Jak w kontekście twojej wiary ty widzisz chorobę swojego dziecka? Oprócz tego, że choroba dziecka to jest choroba całej rodziny. Tak, to wpływa absolutnie. Bez zdań, masz czwórkę dzieci, na pewno to wpłynęło na twoje relacje z mężem. Absolutnie. Chciałam, żebyś mi o tym opowiedziała, na twoje inne dzieci. No i też Wojtek ma taką chorobę, że on cierpi. To nie jest tak. Więc tak. Jak w tym kontekście ty rozmawiasz z Bogiem i jak rozmawiałaś z Nim, kiedy się dowiedziałaś o tej chorobie? Kiedy widzisz cierpienie swojego dziecka, skoro to jest taki dobry, miłosierny Bóg, dlaczego twoje dziecko jest chore? Dlaczego cała rodzina teraz jest chora? Tak jak wspomniałaś, choroba jednego członka rodziny to jest choroba całej rodziny. I doświadczyliśmy tego w 100%, na każdym etapie. I my, rodzice, i my, małżonkowie, i my, jako rodzina, nasze dzieci. No nie ukrywam, że to był wstrząs, choroba. Właśnie powiedz, jakie to jest uczucie, kiedy... Ja pamiętam, wiesz, jak byłam w ciąży i czekałam na ten test, kiedy ci mówią, wiesz, czy może mieć down jakiś... Jakby, i pamiętam ten stres czekania, dla mnie był on... Wiesz, ja nie mogłam sobie miejsca znaleźć. I zastanawiam się, jakie to jest uczucie, kiedy ty się dowiadujesz, że twoje dziecko, kiedy 2,5 roku Wojtuś był zdrowy i że mówisz o chorobie, która jest nieuleczalna. Tak. Powiedz mi, jakie to jest uczucie. Powiem tak. W ogóle świadomość tego, że twoje dziecko może się urodzić chore albo może być niepełnosprawne, w moim odczuciu w ogóle nie istniało. Ja jakby nie... Nie nigdy, zakładałaś tego? Nie, właśnie nie. Nigdy nie miałam takiego wyobrażenia, że moje dziecko może być chore, że moje dziecko może być niepełnosprawne, że moje dziecko może być nieuleczalnie chore. W momencie, kiedy my dowiadujemy się w paskudnych okolicznościach, bo my diagnozę z naszego dziecka poznaliśmy... Dowiedzieliśmy się o niej na korytarzu. Okropne. Okropne. Lekarz prowadzący, ja, mój mąż, korytarz, mnóstwo ludzi i Wojtek, który już w tamtym momencie przestał chodzić, ale jeszcze mówił, jeszcze ruszał rękoma, jeszcze był na tyle zdrowy, że jakby to dla niego też była straszna wiadomość, gdzie lekarz mówi, wasze dziecko jest nieuleczalnie chore, zostaje wam hospicjum i rehabilitacja. Tak po prostu i cię tak na korytarzu. Tak. Idziesz z nim i on cię na korytarzu tak wywala, że twoje dziecko jest nieuleczalnie chore, zostaje ci hospicjum i rehabilitacja. Tak, to było dla nas szokiem, po pierwsze. Co za brak empatii, co? Okropny brak empatii. Po pierwsze, potraktowania nas. Bardzo przykro. Po drugie, informacja, która jest dla nas okropnym tąpnięciem. Dla nas, dla całej rodziny, dla funkcjonowania, dla całego życia. No, oczywiście. Wracamy do domu. Ale później wytłumaczył cię, bo bym zaprowadził cię gdzieś. Nie. Nie było żadnego dalej. Tak nas zostawiono. I ty z tą wiadomością idziesz... Wracamy do domu, do naszych... Zostaje ci internet. Pozostałych szukanie. Dzieci, tak. Zostaje nam internet, szukamy informacji i przez najbliższe parę miesięcy żyjemy jak w Matrixie, nie dowierzając, że to się dzieje naprawdę. Czy ty dostałaś jakiekolwiek tutaj wsparcie medyczne, psychologiczne? Nie. Zostaliśmy sami sobie zostawieni, po prostu. Bez wsparcia psychologicznego, bez wsparcia opieki medycznej, bez kontroli jakichkolwiek, bez nadziei na to, że może być lepiej, że możemy zapanować, możemy mieć chorobę Wojtka pod kontrolą, że będziemy się oswajać z tą chorobą. Czyli rola lekarza została sprowadzona do powiedzenia diagnozy. Tak. No jak, i co było dalej? No bo musisz wiedzieć, co dalej robić. Jak dalej... No ja rozumiem, że pierwszy musiał być totalny szok.
To był totalny szok. Miałaś okres takiego zaprzeczania? Może się pomylił? Tak. Miałaś. My rano wstawaliśmy z mężem i budziliśmy się i mówimy, nie, to był jakiś koszmar. Wstajemy i niestety widzimy rzeczywistość, że Wojtek się pogarsza. Ale kto wam miał wytłumaczyć, na czym polega ta choroba i co dalej możliwe? Myślę, że tym właśnie, na czym polega ta choroba, powinien się zająć szpital. My powinniśmy czuć, że jesteśmy zaopiekowani. Mimo, że choroba jest nieuleczalna, nie ma na nią do dziś dnia jeszcze lekarstwa, tą całą opiekę powinien przyjąć na siebie szpital. Przyjął? Nie. Czyli wasze następne kroki były takie, że... Szukaliśmy pomocy. Szukaliśmy pomocy, szukaliśmy alternatywy, szukaliśmy... Tamtego czasu, do 2018 roku, to był przełom lipca, sierpnia, jak Wojtek zachodził, jak tak bardzo się pogorszył jego stan, bo to już były namacalne takie zachowania, które świadczyły o tym, że Wojtek jest, no coś się dzieje poważnego. Nawet nie wiem, jak mam to powiedzieć, bo... No człowiek nie dopuszcza do siebie informacji. No ja to rozumiem. Nie dopuszcza do siebie informacji, że jego dziecko jest chore, nieuleczalnie w dodatku. Nie dopuszcza do siebie informacji, że zostaje sam, że nie ma żadnego wsparcia. Lekarzy, mało tego, nie ma ścieżki, kto ma się zająć kolejnymi konsultacjami, wizytami kontrolnymi, jakie trzeba zrobić badania, co powinniśmy zrobić, żeby nasze dziecko mogło dalej w miarę dobrej kondycji funkcjonować. Czyli to, co wiemy, że z psychologii, że jest potrzebne najbardziej do dobrego funkcjonowania, poczucie, że kontrolujesz swoje życie, zostałaś tego całkowicie pozbawiona. Tak. Nie wiesz do końca, co się dzieje z twoim dzieckiem. Nie wiesz, co dalej ty masz robić ze swoim dzieckiem, żeby polepszyć jego jakość życia. Mało tego, napotykasz ciągle ścianę, mur, gdzie wszyscy ci mówią, że się nic nie da zrobić. Nic. Nie trzeba nic robić. No ale... A ja widzę w swoim dziecku ogromny potencjał. Widzę, że nasilają się pewne objawy, które można łagodzić. Widzę w nim... My zaczęliśmy szukać mnóstwo informacji właśnie w internecie, na Facebooku. Ja założyłam sobie stronę na Facebooku. Dotąd nie żyłam na Facebooku. Nie funkcjonowałam. Ale jest to tak ogromne... źródło informacji. Ja byłam głodna informacji, wiedzy rodziców z doświadczeniem choroby Krabbego, z chorobami rzadkimi. Znalazłeś takich rodziców? Znalazłam takich rodziców. Znalazłam na świecie, znalazłam w Polsce, znalazłam stowarzyszenie, które się zajmuje chorobami rzadkimi. Ale to musiałeś znaleźć ty, dobrze? Tak, wszystko szukaliśmy z mężem sami. Też musieliśmy znaleźć sami psychologa, tak, żeby nasze dzieci były zaopiekowane, żeby potrafiły. W jakim wieku były wtedy twoje dzieci, dziewczynki? To było 5 lat temu, więc Gabrysia miała 9 lat, ta starsza, a Łucja miała 7. To malutkie. Tak. I był jeszcze najmłodszy Władysław. Miał bodajże 9 miesięcy. Jak twoje starsze dziewczynki zareagowały? Były przerażone. Przerażone, bo widziały z każdym dniem, jak choroba odbiera sprawność mojego dziecka. Jak widziały, że ich brat biegał, bawił się z nimi. Razem się gdzieś tam przedrzeźniali. A nagle Wojtek przestaje biegać, przestaje chodzić. Wojtek przestaje ruszać rękoma, nie je już samodzielnie. Wojtek mówi coraz mniej. Wojtek zaczyna się zamykać w sobie, jego oczy robią się nieobecne, mgliste. Tak, mgliste. I jego ciało jest coraz bardziej nieobecne. Jakie są predykcje? Jaka jest długość życia z taką chorobą? Według informacji są jakby 4 stadia takiej choroby. Może się zacząć bardzo wcześnie, kiedy dziecko jest niemowlakiem. Postać dziecięca, którą Wojtek ma. Postać młodzieńcza, nastolatka. Tak. I postać dorosła. To dajmy najlepszą predykcję z możliwych. Ile będzie żył Wojtek? Generalnie według
informacji książkowych i tych statystyk, tak. 7. 7 lat. Tak. A ile ma teraz Wojtek? 7. 7 lat. Gdzie większość dzieci ląduje z PEG-iem, gdzie większość dzieci ląduje z respiratorem, gdzie większość dzieci ma włączone przeróżne leczenie farmakologiczne, gdzie mnóstwo dzieci no jest w słabej kondycji. Czyli mamy tutaj dowód na to, i to jest wspaniałe, że o tym powiedziałaś, że jednak każda rodzina to nie jest statystyka. I twoje dziecko to nie jest statystyka. Nie. My się właśnie nie zamknęliśmy na tą statystykę, bo wierzyliśmy, że możemy bardzo dużo rzeczy wywalczyć dla Wojtka. Ale Ania, skoro wiemy, że Wojtek jest nieuleczalnie chory i to jest dosyć bolesna choroba. Tak. To, co ty powiedziałaś, że wy znaleźliście sami komórki macierzyste, tak. I komórki macierzyste spełniły tą rolę, którą tak naprawdę każde leczenie nieuleczalnej choroby, do czego ono dąży, czyli zwiększyło jakość życia. Tak. Bo nie można je uleczyć, ale można zrobić jakość życia. Tak. Mieliśmy tego świadomość, że może być tak, że uleczyć go nie uleczymy. Tak? Bo jakby na całym świecie nic nie funkcjonuje. Co jeszcze. Tak. Dzisiaj jeszcze nie. Tak. Ale do tego czasu, kiedy znajdą, a medycyna bardzo szybko się rozwija, Wojtek musi być w dobrej kondycji. I mimo informacji, mimo negacji wielu specjalistów, lekarzy, że to nie jest dobra ścieżka, żebyśmy weszli w terapię komórkami macierzystymi, że to, co robimy, to niekoniecznie będzie miało wydźwięk w tym, że gdzieś tam wstrzymamy czy spowolnimy postęp choroby. Mimo tego się nie poddaliśmy. Weszliśmy w terapię komórkami macierzystymi dosyć intensywnie i dzięki terapii zyskaliśmy czas. Ale właśnie chciałam się tutaj zapytać, bo ja właśnie miałam rozmowę z profesorem, tak się skarżyłam na to, że ja czuję się bardzo winna jako rodzic, że nie podjęłam słusznej decyzji, jeżeli chodzi o krew pępowinową. Że ja posłuchałam tych, którzy mi mówili, nie ma sensu. Terapia komórkami macierzystymi jeszcze w ogóle to jest taka przyszłość, że w ogóle nie ma sensu. Ty miałaś już chorobę i też ci mówili, że to nie ma sensu. Tak. Świadomość tego, że przy ostatnim porodzie, bo przecież po Wojtku jest jeszcze jeden syn, żałowałam, że nie zbankowałam krwi pępowinowej. Nam w przypadku Wojtka nie dawano 100% gwarancji, że to będzie terapia, która da nam jakikolwiek efekt. Ale wiadomo, przy takiej chorobie nie da się gwarancji. Jakby my też się nie nastawialiśmy, tak? Nie mieliśmy takiej... Wychodziliśmy do tego neutralnie bardzo. Ale ktoś mówił, że może to pogorszyć na przykład? Nie. Czyli mówili, najwyżej nic nie zmieni. Nie dostawaliśmy żadnej... Dokładnie, nie dostaliśmy żadnej alternatywy. Czyli było tak, że nie ma albo nic, albo komórki macierzyste. Czyli komórki macierzyste to była taka ostatnia deska ratunku, że albo to wykorzystamy... Tak, jeśli tego nie spróbujemy, to... Nie było nic. Tak. Czyli lekarze mówili, niestety nic więcej nie możemy wam zaproponować, niech on jakby jest jak jest, tak? Czyli komórki macierzyste dają pewną nadzieję, że polepszysz jakość życia swojego dziecka. Polepszę jakość życia dziecka, być może spowolnimy albo zatrzymamy postęp choroby, która w przeciągu 9 miesięcy od pierwszych objawów zabrała mu całą sprawność. Wszystko. No, ale część lekarzy też właśnie mówi tak, no skoro nie ma badań klinicznych, a nie ma badań klinicznych na chorobę Wojtka, prawda? No to nie ma sensu w ogóle to robić. I część w Polsce jest teraz... ta głośna dyskusja na tym, że nie chcą, żeby badania, takie leczenie eksperymentalne w ogóle istniało. I ciekawa jestem, jak ty, mama chorego dziecka, której dziecko jednak uzyskało bardzo duży postęp dzięki terapii eksperymentalnej, co ty o tym myślisz? Myślę, że to jest znowu takie statystyczne myślenie. Nie ma efektów wow, więc nie warto w to brnąć, tak? Tylko tu jest kwestia tak, to były pieniążki, które my, terapia, za którą my w 100% płacimy. Terapia, która dała nam czas, gdzie Wojtek, mówię, do dzisiaj dnia nie ma PEG-a, a w tej chorobie często te dzieci mają PEG. Nie ma respiratora, jego problemy z oddychaniem poprawiły się, jego oddychanie poprawiło się, polepszyło się. On przesypia nam całe noce, on zaczął funkcjonować na tyle dobrze, że jego oczy pracują na CIA-ju, że rozgląda się, że on się śmieje, reaguje. Czy mamy wytłumaczenie dlaczego? Dlaczego komórki macierzyste pomogły?
Myślę, że to jest kwestia tego, że gdzieś to, co niszczy choroba, komórki macierzyste są w stanie nadbudować. Może nie na tyle, żeby Wojtka postawić na nogi albo spowodować, że nagle, nie wiem, rusza rękoma czy mówi. Chociaż były takie momenty w naszym najlepszym czasie, kiedy mieliśmy bardzo systematyczne podania i Wojtek przez 4 lata w ogóle nie chorował, nie był ani razu w szpitalu. Nie zdarzyło się nic, co by mogło być niepokojące. Przeszedł 2 razy COVID. Zachorował w zeszłym roku na ospę wieczną. Choroba też, która zdrowe dziecko różnie przechodzą. Tak. Władziu właśnie przyniósł z przedszkola. I też ogromnie się baliśmy, jak przejdzie tą chorobę Wojtek. I się okazuje, że Wojtek bardzo dobrze sobie poradził. I myślę, że też dzięki komórkom. Komórki, terapia komórkami macierzystymi stała się dla nas bazą, bo to nie tylko komórki. A jak często to się podaje? Przepraszam. My mieliśmy podania, zaczynaliśmy od podań dokanałowych, czyli do rdzenia. Mhm. Później ta terapia to były podania dożylnie. Aha. I w tej chwili mieliśmy podania co 4 tygodnie. I jak często? Wcześniej było też to 4 tygodnie? Nie, większe przerwy były. Między dokanałowymi były większe. Jak zaczynaliśmy dożylnie, nie wiedzieliśmy też, jakie te przerwy mają znaczenie w jego sytuacji. Tak. Im były dłuższe jednak, tym gorzej. Tym traciliśmy to, co już sobie zyskaliśmy. Mówię, tak samo do terapii jest mnóstwo pozostałych wspomagających terapii. Rehabilitacja, terapia widzenia, terapia słuchu. No, mnóstwo jest rzeczy, terapii w komorze hiperbarycznej i normobarycznej. Tych logopeda, psycholog, neurologopeda. Boże, ile to godzin tego dogoterapia, Maria, Ania. Hipoterapia. To jest tego mnóstwo. Wcześniej jeszcze, dopóki Wojtek nie chodził do przedszkola, a Wojtek poszedł w zeszłym roku od kwietnia, do 6 lat, my to wszystko realizowaliśmy z własnych pieniążków. Jakby no, szukaliśmy rozwiązań, żeby mu to zapewnić. A skąd wiesz, że to komórki macierzyste zadziałały? Dlatego, że bez komórek, my oprócz terapii tych, które, o których mówiłam, wspomagających logopedy, psychologa, tych terapii widzenia, hipoterapii i wszystkich, nie korzystaliśmy z innych terapii takich inwazyjnych, tak? I przed terapią komórkami macierzystymi w przeciągu 9 miesięcy, a zaczęło się lipiec, sierpień, Wojtek utykał na nogę. Później w przeciągu 2 miesięcy przestał chodzić. Do końca roku, 2018 roku, nie ruszał rękoma, coraz mniej mówił. Gorzej przełykał. Pogarszło się oddechowo. Tak jak mówiłam, oczy zaczęły gdzieś tam błądzić. I w sumie ostatnie słowo, które usłyszałam, to był kwiecień. Koniec kwietnia 2019. Co to było za słowo? Mama. Ja dzisiaj słyszę, jak Wojtek mówi to. W terapii, kiedy mieliśmy właśnie takie systematyczne podania, on potrafił żartować sobie nawet do tego stopnia, że spychał rzeczy z pionizatora. Łapał mi za talerz z zupą i przeciągał go. Wkładał mi palce do zupy. Ja mówię, Wojtek, tak nie wolno. I on się śmiał. Wiedział, że robi źle. I na nowo palce. On wszystko rozumie. Wszystko. Też jest tak, że matka z tym swoim dzieckiem to są połączone do końca życia, powinno. I każda matka widzi po swoim dziecku, kiedy jest dobrze, kiedy jest źle. Czy ty uważasz, że to komórki macierzyste tak pomogą? Uważam, że dzięki komórkom macierzystym plus wszystkim terapiom wspomagającym dzisiaj jesteśmy na takim etapie, jakim jesteśmy. Że bardzo dużo rzeczy się poprawiło. Nie mówię, że choroba nie postępuje, bo... Ale ma lepszą jakość życia. Ale ma przez 4 lata w terapii komórkami macierzystymi daliśmy lepszą jakość życia, normalność naszej rodziny. My normalnie możemy jechać na wakacje, my normalnie funkcjonujemy, mimo że Wojtek siedzi w wózku. I to też ja zabiegałam o to, żeby nasz Wojtek nie był w wózku typowo dla niepełnosprawnych. On mi oczami, krzykiem mówił. Mieliśmy taki epizod, że mieliśmy wózek typowo dla niepełnosprawnych. On wrzeszczał w tym wózku.
i dawał mi do zrozumienia, że on nie chce być w takim wózku. On chce być w normalnej spacerówce, on chce wyglądać jak każde normalne dziecko. Chce poczuć namiastkę zabawy. Od roku chodzi do przedszkola, w którym ma swoją grupę, ma swoją ciocię. Władziu idzie do przedszkola, Wojtuś idzie do przedszkola, Wojtuś jedzie na wycieczki. Wojtuś ma kolegów i koleżanki, Wojtuś ma ciocię. Czyli dałaś nowe życie prostu. Tak. Czy ja dobrze rozumiem, że tak naprawdę ty wszystko sama musiałaś z mężem to ogarnąć? Tak, tak. I z poziomu systemu nie dostałaś żadnego wsparcia? Od systemu nie dostaliśmy wsparcia. Mało tego, wielokrotnie nam podrzucano kłody i mówiono, po co wam? A teraz też tak się mówi. Właśnie wiele osób, wiesz, wiele osób jest przeciwnikiem terapii komórkami macierzystymi, bo mówię, że właśnie nie ma danych klinicznych. I część osób nawet mówi, że w ogóle to jest takie niepotrzebne, bo to są tylko rzadkie choroby leczy. Bo jeżeli ja dobrze rozumiem, ty nie miałaś bankowanych, więc twoje dziecko żyje dzięki innym dzieciom. Tak, dobrze funkcjonuje. Korzystamy z... Czyli tak, czyjeś dziecko ratuje życie twojego dziecka. Tak. I część osób ma takie argumenty, ale po co to jest, skoro to są tylko rzadkie choroby? Więc ty jesteś mamą osoby, która jest... Osoby, która jest, ma rzadką chorobę. Co byś takim osobom odpowiedziała, które ci mówią, że nie warto być rzadką chorobą? Ja widziałam mnóstwo rodzin, mnóstwo dzieci, które były poddawane terapii komórkami macierzystymi. I to nie były tylko choroby rzadkie. Były to dzieci autystyczne, były to dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym. Nawet spotkaliśmy rodzinę z Krabbe, z Włoch, w Lublinie. Poznaliśmy się dzięki pielęgniarkom, które skojarzyły, że mamy podobną chorobę i zapoznały. Do dzisiaj dnia utrzymujemy kontakt i oni przyjeżdżali, przylatywali do Polski właśnie na terapię komórkami macierzystymi, tutaj ratując swoje dziecko, dając mu komfort, namiastkę normalności. I czy uważasz, że to jest okej prowadzić właśnie takie terapie eksperymentalne, mimo że nie ma badań klinicznych, jak jest już dla do tego? Dla chorób rzadkich jest o tyle to specyficzne, że trzeba znaleźć odpowiednią grupę badawczą dla badań klinicznych. Dzisiaj w Polsce, z tego co wiem, to jeszcze nie istnieje lista chorób rzadkich i nie istnieje plan na choroby rzadkie, więc bo nie ma na to pieniędzy. Każdego roku przez ostatnie 5 lat, jak choruje nasz syn, słyszałam, że to ma się polepszyć i do dziś dnia to nie funkcjonuje. Więc nie wiem, na jakiej podstawie chciano by zrobić badania kliniczne, na podstawie jakiej próby. Czy dla ciebie to jest okej, że to jest terapia eksperymentalna? Dla mnie nie jest to okej, że to jest eksperymentalna terapia. Dla mnie nie jest okej, że to jest płatne. Ale ja nie widzę i system nie daje mi żadnej alternatywy, żadnego wyboru. I gdybyś mnie dzisiaj zapytała, czy zrobiłabym to samo, tak, zrobiłabym to samo. Bo wiem, że dałam życie mojemu dziecku, że dałam namiastkę normalności mojemu dziecku, że nie zrobiło to krzywdy, a wręcz poprawiło mnóstwo rzeczy. Nie jest to terapia uniwersalna na wszystkie, no pewnie, że nie jest. Na wszystkie choroby. To nie jest zupa pomidorowa. I też znam przypadki z Lublina, gdzie mieliśmy podawane komórki, gdzie ludzie rezygnowali, ale każdy miał dobrowolność. Albo wchodzisz w terapię, albo możesz na każdym etapie z niej zrezygnować. Niektórzy mieli ogromne założenia, jakby też oczekiwania od terapii, że nagle to dziecko, ta osoba zostanie uzdrowiona, wyjdzie z choroby, tak? Myślę, że też dużo zależy od tego, czego się spodziewamy i czego oczekujemy, mimo że specjaliści na przykład zapewniają, że mówią, że może się coś zadziać, albo nie, każdy z nas jest inny. Każdy z nas, każdy organizm jakby też może różnie odebrać tą terapię. Ale ja uważam, że to jest jedyna, najlepsza ścieżka w naszej sytuacji, mimo że to jest eksperymentalne. Być może Wojtek będzie pierwszym przypadkiem w Polsce, który da szansę na to, żeby terapia komórkami macierzystymi była tą terapią, która będzie normalnością w chorobach rzadkich. My poznaliśmy rodzinę z chorobą leukodystrofii, innym rodzajem, metachromatyczną, XALD, gdzie rozmawialiśmy z rodzicami, widzieliśmy te przypadki chorych, bo to byli w różnym wieku. Poznaliśmy chłopca nastoletniego, poznawaliśmy dzieci przed 10 rokiem życia
I wszyscy mówili, że dzięki terapii komórkami macierzystymi, łącznie z nami, widzą efekty jej. Że to jest terapia, która daje szansę na dobre funkcjonowanie. Co byś powiedziała rodzicom, którzy teraz się zastanawiają, czy należy bankować, czy nie krew? Myślę, że warto. Że warto, bo nigdy nie wiadomo, co nas może w życiu spotkać. I jest to przyszłość. Jest to szansa na to, że może kiedyś to być bardzo potrzebne. A co byś powiedziała rodzicom, których dzieci są chore, ale nie mają właśnie już żadnej alternatywy, im proponuje się terapię eksperymentalną komórkami macierzystymi? Żeby spróbowali, żeby później nie mieli do siebie pretensji, że nie zaryzykowali, nie spróbowali, bo terapia nie przynosi żadnych skutków ubocznych, a może przynieść wiele dobrego. Dziękuję Ci bardzo, że się ze mną podzieliłaś. Dla mnie Twoja historia jest bardzo wzruszająca i niezwykle się cieszę, że pomaga Wojtkowi i mam nadzieję, że jak najdłużej będzie przyjmował komórki, żeby jak najlepiej, jak najdłużej w zdrowiu i poczuciu radości żył z Wami. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, Aniu.